zdrowia, szczególnie dla konserwatywnych wyborców. Także głosujcie w Polsce, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. No, mówią, że to jest socjalistyczna partia, bo rozdaje 500+. Moim osobistym zdaniem powinno być 500-, czyli 500- w podatkach, żeby ludzie mogli zarabiać. No, ale pomimo wszystko, ogólnie rzecz biorąc, bardziej oni są Bóg, honor i ojczyzna niż wszyscy inni komuniści, pokomuniści i tak dalej. W Ameryce jest podobnie. Komuniści, Partia Demokratyczna jest po prostu rozwala Amerykę. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No i teraz jest kwestia tak zwanych kompanii, organizacji non-profit. Co to znaczy non-profit? Czyli nie bez zysku. Profit to jest zysk, czyli bez zysku. Czyli tłumacząc na język normalny, no to jest niekomercyjna, nie jest zarobkowa, czyli można powiedzieć instytucja charytatywna. No i jest to, oni się rejestrują jako 501c3. No i mogą zbierać pieniądze, mają tam jakieś proporcje, ile musi być przekazane na ten zaszczytny cel. No non-profit, no to normalnie rzecz biorąc, no to są wszelakiego rodzaju biblioteki, powiedzmy, uniwersytety, kościoły, tego rodzaju rzeczy, które nie przynoszą zysku, czyli to nie są fabryki, nie są piekarnie, nie są przedsiębiorstwa taksówkowe, czy jakieś malarskie i tak dalej, to jest nie dla zysku. No ale te wszystkie instytucje charytatywne zbierają ciężkie pieniądze, te instytucje charytatywne dają niezłe pensje, no jest tam wielka kasa, no i nie byłoby w tym nic najgorszego, gdyby nie to, że ta wielka kasa po prostu jest dawana politycznie. No i wszystkie 90-80% wszystkich tych instytucji charytatywnych, no to ona powstaje tylko po to, żeby popierać lewackie, komunistyczne, socjalistyczne, powiedzmy, programy, ideologie i tak dalej. Jest coś takiego jak Planned Parenthood, czyli Planned Parenthood, no to jest organizacja non-profit, no bo ona w zasadzie to niby ma planować rodzicielstwo, no ale zajmuje się ogólnie skrobankami. Parę lat temu była afera z tego względu, że po prostu wszystkie te organy z tych skrobanek, z tych płodów wczesnych czy późniejszych, czy tak dalej, były po prostu sprzedawane do szpitali na badania jakieś medyczne, no ale też były sprzedawane na wszelakiego rodzaju jakieś nawet kosmetyki. Także to dosyć makabryczne to było, no i kongres wycofał pieniądze, przestał im nawet dawać, także oni zostali, powiedzmy, samodzielni. No i teraz zbierają pieniądze w zasadzie z datków. Wszyscy atakują, lewactwo atakuje, powiedzmy, National Rifle Association, czyli amerykańskie grupa, która zwolenników, powiedzmy, broni. Rifle to znaczy taki gwintówka, na association, no to jest stowarzyszenie, także to jest na Narodowe Stowarzyszenie Gwintówki, czy właścicieli gwintówki. No atakują ich za to, że ci ludzie po prostu zbierają, czy dają jakieś informacje dla myśliwych, dla ludzi, którzy lubią strzelać. No, są atakowani z tego względu, że paru wariatów od czasu do czasu im odbija i zabija, powiedzmy, niewinnych ludzi. No, ale National Rifle Association, no, daje jakieś pieniądze, ale w porównaniu z tym, co daje Planned Parenthood, czy jeszcze inne lewackie organizacje, no to jest dużo, duża różnica. Powiedzmy, rok czy dwa lata temu badania były, no to wszystkie te lewackie sześć największych organizacji takich non-profit, charytatywnych, to dało politycznie, po linii politycznej 8 miliardów, a po stronie konserwatywnej, powiedzmy, było tylko 2 miliardy, tak? Także jest ta
makabryczna różnica. Tak samo w lokalnych i stanowych to jest powiedzmy 4 miliardy od strony lewackiej na 850 milionów po stronie konserwatywnej. I co oni bardzo często niektóre takie liberalne organizacje, no powinny być zbalansowane. To tutaj to nazywają bipartisan, czyli takie podwójnie partyzanckie, czyli na dwie strony, takie bez podziału powiedzmy, no i powinny działać, no ale z reguły w tych organizacjach, no to jeżeli oni powiedzmy działają w kierunku, żeby zwiększyć udział wyborców w wyborach, żeby jakoś tam podniecić ludzi, przekazać, pokazać co i jak, no to te organizacje powiedzmy, to one tylko działają w rejonach, jeżdżą w te rejony, gdzie ogólnie rzecz biorąc historycznie jest domena czy przekonania polityczne demokratów, pomimo, że ludzie tam nie głosują, no to bardziej mają skłonności, przyjechali powiedzmy z Ameryki Południowej czy z Bliskiego Wschodu, no i oni zawsze są powiedzmy od strony socjalistycznej, uciekli powiedzmy z tej Ameryki Łacińskiej przed socjalizmem, no ale mają przekonania socjalistyczne, no i te wszystkie te organizacje, które powinny pilnować, żeby każdy obywatel amerykański powinien głosować, no to tak nie jest. National Public Radio to właśnie podobna sprawa. 40-50 lat temu kongres zrobił ten program National Public Radio, czyli radio narodowe, publiczne radio narodowe, żeby powiedzmy komentatorzy, dziennikarze, reporterzy i tak dalej przekazywali Ameryce z dwóch stron zbalansowane, żeby to dziennikarstwo było zbalansowane i żeby pokazywali dwie strony, żeby była dyskusja, no bo w Ameryce do niedawna w zasadzie w całym społeczeństwie, na uniwersytetach, w radiu i w telewizji, no to w zasadzie to było, nauka była taka, żeby ludzie zajęli stanowisko, ale żeby rozumieli obydwie strony, żeby ludzie rozumieli obydwie strony, żeby wiedzieli, co się dzieje i żeby mogli podjąć i zdecydować sami za siebie. No niestety radio narodowe amerykańskie, tak jak bardzo dużo, no wszyscy w zasadzie ludzie, którzy mają jakieś pieniądze z tej budżetówki, czy żyją ze społeczeństwa, no to oni po prostu idą, pchają nie w kierunku jakiegoś przemysłu, nie zarobku, czy zysków, czy kapitalizmu, tylko oni zawsze idą w kierunku powiedzmy socjalizmu i właśnie w kierunku demokratów, żeby ich tam wybierali. No i ciągle się to tak odbywa. Te powiedzmy ciemne pieniądze, czy tam jakieś też są w ten sposób, że organizacje non-profit mają ciężkie setki miliony czy miliardy pieniędzy, no i oni dają te pieniądze do kontrolowania czy do zarządzania organizacjom finansowym, które zarabiają na tym i sponsorują w ten sposób, że powiedzmy zyski, które uzyskują te organizacje działające dla zysku, przekazują organizacjom politycznym. Tak, także jest to dosyć no oszukaństwo, można powiedzieć. Oszukaństwo polityczne, bo wszelakiego rodzaju, na przykład Planned Parenthood wynajmuje firmę taką GCI dla konsultacji w zasadzie na zbieranie tych pieniędzy. No ale
Ale ta firma w zasadzie, która jest for profit, ona zbiera imiona, nazwiska i tak dalej i patrzy właśnie w tym kierunku, żeby ludzie, którzy są powiedzmy za skrobankami, no to tak samo oni ich przekonują, żeby głosowali powiedzmy na demokratów, jeżeli mają przekonania i nie głosują. Także to jest po prostu takie sama napędzająca się maszyna. No i najciekawsze w tym wszystkim jest to, że firma non-profit, czyli niezarobkowa, daje pieniądze za konsultacje i za zbieranie pieniędzy, ale bardzo często daje więcej pieniędzy niż ta firma zebrała. Tak, także, że z finansowego punktu widzenia, no to jak to widać, jest oszukaństwo, no bo albo powiedzmy przepływ pieniędzy zakamuflowany jakimiś takimi no nieszczerymi, nieprawdziwymi metodami. No bo to jest po prostu dawanie pieniędzy, to jest dawanie pieniędzy, żeby ktoś inny mógł na tym zarobić. Ostatnio wybory, no to w zasadzie to bazują na grupach społecznych, które są wybierane, wypunktowywane, no i po prostu podniecane. I to podniecenie i spowodowanie, że ta grupa idzie powiedzmy do urn wyborczych, no to przechyla szale, czy to idzie bardziej socjalistycznie, czy bardziej konserwatywnie. Także konserwatywna Ameryka musi być bardziej agresywna, żeby zwalczać się wszystkie bez sensu środki masowego przekazu, tak samo jak i środki społeczne. Musimy się wziąć po prostu, a Polaku, jeżeli mieszkasz w Ameryce i masz prawo do głosowania, to zdecydowanie nie głosuj na socjalistów, zdecydowanie głosuj na Trumpa, pomimo wszystkiego tego, co tam uważasz na 447, no 447 to jednak demokraci, socjaliści żydowskiego pochodzenia w Izbie Reprezentantów to zaczęli. Później z jakiegoś powodu Trump to podpisał. No ale no też senatorzy teraz zrobili ten list, no ale nie ma innej alternatywy. Nie ma innej alternatywy. Musisz iść do głosować na Republikanów, bo jak nie pójdziesz głosować na Republikanów, no to wybierasz powiedzmy socjalistów. I jeżeli w Ameryce będzie socjalist, no to wiadomo, co to będzie. To będzie PRL, albo to będzie Wenezuela, albo będzie jeszcze gorzej. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek. Naciśnij dzwoneczek, dzyń, dzyń. Pisz opinie, pisz pytania, pisz swoje zastrzeżenia, czy komentarze, cokolwiek tam uważasz. I do następnego codziennego filmiku.